Dawaj, dawaj. Przyjaciele, normalnie. Tak. Nie. Normalnie buzi. Idioci. Nie. 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 Było. Tak, pięknie. Chodzę jak maszyna, chcę to iść. Na drugą w głowie tylko co mi chodzi. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te wstrzy. Mam ci przy stronie broń. Witam, ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku sprankujemy sobie Marka i Stewarda, bo przyjechał do nas, najprawdopodobniej nie ma gdzie mieszkać i u nas zamieszkał. W każdym razie mamy sztamę z ochroniarzem, tak można powiedzieć, że się prawie pogodziliśmy. Tak, jest sztama. Ostatnio się u mnie przespał, także zapłacił dobrze. W naturze? Nie. Nie no, szofer. Ja nie wiem, jakie ty masz tam myśli, ale to nie. W każdym razie dzisiaj sprankujemy sobie Marka w taki sposób i Stewarda, że zamkniemy ich po prostu tutaj w aucie, nie? I będą mieli do wykonania ile tam tych zadań spisać? Nie wiem, ile 11? 11, 10 zadań, coś takiego. 10, 11 zadań. Mam nadzieję, że to wykonają. Jeżeli nie wykonają i wybiją szybę, no to po prostu są pieprzonymi lamusami. Ale jeżeli wybiją szybę, to automatycznie ochroniasz im po prostu. No, to już będziemy inaczej rozmawiać. Inaczej będziemy rozmawiać. Także nie mają prawa wybić szyby, muszą wykonać zadania. Jeżeli nie wykonają zadania, no to po prostu nie wyjdą z auta. A jest gorąco. Uwierzcie mi, że jest gorąco. Ile jest stopni? No, 27. 27. Nie ma chyba 27. Nie, jest 27 stopni. 26 stopni jest. No, to jeden się pomylił. Na słońcu. No to co, zaczynamy. Oni muszą dojechać do... O, już czekają na nas. I jedziemy do sklepu coś kupić. Jakiego sklepu? Uprzedzam od razu, że do Biedronki. No dobra, spoko. Możemy jechać do Biedronki jak najbardziej. Znam tutaj taką ciekawą Biedronkę, którą sprawdzałem specjalnym czujnikiem bakterii. No i wyszło bardzo mało, aczkolwiek no też trzeba używać kombinezonu. No ale tak czy inaczej jest taka Biedronka, w której jest dosyć czysto, jak na Biedronkę. No dobra, to zajebiście. Jadą. To oni chcieli auto, bo chcą pojechać do sklepu, a Jaguar jest zepsuty. A my im autko, my im damy już autko. Stoją tam? Opa, idą. Zobacz, coś tam Mareczek już się pulta. Zobacz. Siema. Przywitaj się z nim z środkowym palcem. Cześć, to moje przywitanie od teraz. Siema. Środkowy palec. Tam. Ej, no zostaw. Ej, bo chcemy jechać do sklepu zostaw. Po jedzenie, które fajnie gościnnie mi nie daliście, jak przyjechałem. A dlaczego mieliśmy ci dać jedzenie? No i to samo, co bo kurde się przeprowadzam tutaj. No dobrze, że się przeprowadzasz, ale ty nie zaczynam cię... No bo idźcie skąd, tak? Podbiorześ mi samochód, okej, okay, ja go biorę i jedziemy do sklepu. A chcecie szofera? Nie chcemy szofera. Chcemy szofera. Chcemy szofera? No ja chcę poczuć jak... Idźcie do pięciu. Raz, dwa... No dobrze, już. Dobra, już, no już, masz, wychodzimy, no. Kurde. To idźcie do tyłu. Przejmuj kamerę. Do tyłu, Marek, nie? Szofer do przodu. Tak, no dobra. Szofer was przewiezie z przodu, pięknie. Pewnie. No dobra, to wchodzę do środka. To dam ci kamerę, dobra? Też. Nie, ja mam kamerę. To kto będzie nagrywał moją kamerę? O, ja mam kamerę. Bierzcie kamerę. Szoferowi tu guziczek trzeba zapiąć, zobacz. O, profeska. Do tyłu. O, dobra, rozpina się. No dobra, płaść, Steward, bo jak idziecie tam, no to płaść. A kuku! Co jest? Co tam? Już są zamknięci. Ty wiesz, że kamerzysta ma cycki jak dziewczyna normalnie, nie? Ciepło? Czekaj, bo ja nie zjarzyłem, o co chodzi. Już możecie nagrywać na swojej kamerze, nie? Co jest? Jesteście zamknięci, macie zadania do wykonania, inaczej nie wyjdziecie z auta. Jakie zadania? Jak wybijecie szybę, to macie wpierdol od ochroniarza. Rozumiecie? Musicie wykonać zadania, inaczej nie wyjdziecie. Jakie zadania? Czekaj. Ty coś z tym wiesz? Czekaj, bo... Otworzyć ten samochód to jest lajk. No dawaj, to ty wiesz jak to zrobić, nie? No kurde. Ty chyba stąd da się wyjść. Ała, kurde, moja noga! O! Ty małpo! Ale głupek. Ciekawe, kiedy im się gorąco zrobi. Już pewnie im się robi gorąco. No pewnie już troszkę gorąco im się robi. Ej, kartki i ser tu są! No dobra, zwisa mi to, czemu tam są ten, ale... Czemu na zamku? Ej, gorąco jest, panowie! Nie, no nie, znowu to... Kurde, wypaść! Tak właśnie jest, jak kończą się youtuberzy, dobra. Na już nie wiedzą, co wymyślić. Zamykają. Jak to otworzyć? Zaczynają, rok mija i powtarzają te same filmy. O ej, cholera. Chyba rok równo minął. Rok minął, cholera. No i co? Dawaj, bo ty, kurde, Marek, ogarniesz ten samochód, wiesz na pewno, jak wyjść. Nie, no nie wiem, jak go otworzyć właśnie. Co? 26 stopni. Jest mega gorąco. 40 stopni to jest, Marek. A da się to odpalić jakoś? Samochód? Dobra, chodź, jedziemy do sklepu. Ja będę nowym szoferem. Ale, no przecież, jak ty chcesz to odpalić? Co tam nie odpalisz tego. Okej, w każdym razie są już zamknięci, także najprawdopodobniej teraz nagrywają na swojej kamerze. Mam nadzieję, że wykonają te zadania i nie będą próbowali wybić szyby. A zadania są
łatwe, łatwe, tylko czasochłonne, jest ich dużo przede wszystkim. Także życzę im powodzenia. No inaczej nie wyjdą z auta. Ochraniarz już czeka, jeżeli będą chcieli wybić szybę, no to po prostu dostaną w ryja. Dobra, oni są zamknięci w aucie, tak myślę, że od 10 minut. Nie wiem, czy wykonują te zadania, czy nie wykonują tych zadań. Muszę zaraz się ich zapytać. Idę się zapytać, czy wykonują te zadania. Wykonujecie już te zadania? Jakie zadania? No macie zadania porozrzucane po aucie, żeby wyjść. Ale muszę je robić? No jeżeli nie zrobisz, to nie wyjdziesz. Się udusicie tutaj. Dobra, Marek, escape room, escape room. A normalnie. Ile jest tych zadań, byś powiedział chociaż? Z 10. O. No to. A tutaj. Jesteś świadomy tego, co ci zrobię za to? Doigrać się. Pomocy! Pomocy! Zsijcie pałę. Szukaj, są porozrzucane po aucie. Tu jest coś. Patrz. Mareczek sobie szuka zadań razem ze stewardem. Co tam pisze? Co tam pisze? Znalazł pierwsze zadanie. Znalazł pierwsze zadanie. Przelisz się ze stiu... Nie ma opcji! Oszaleliście! Jedno koło ratunkowe. Nie ma koła ratunkowego! Dobra, inne zadania są jakieś, gdzie są? Dobra, zbierzmy zadania. Ej, bo jak nie zrobicie, to was nie wypuścimy. Dajcie sobie buziaczka! No dobra. Przesłuchać wszystkie piosenki kamerzysty. No dobra. Dajcie sobie buziaczka! Nie! Dajcie buziaczka! Mam tutaj przesłuchać wszystkie piosenki kamerzysty. Coś tu ma... Ja też mam coś. Policzek buziaczka! Napisać 100 razy na kartce kamerzysta jest najlepszy, a jestem petem. Już! Buziaczek w policzek! Buziaczek w policzek! Słuchaj, mamy inne zadanie, tak? Ale buziaczek w policzek! Najpierw był buziaczek w policzek! Już! Co, po kolei musimy je wykonać? Po kolei! Policzek! No to całujcie się w policzek, no! Dawaj! Kurde, buziak od... Dawaj, Marek. Widzieliście, jak sobie dali buziaczek... Buziaczek w policzek. Buzi, buzi. Jakie mają kolejne? Ja. Jakie macie kolejne? Dobra, przesłuchaj wszystkie piosenki kamerzysty. No to powodzenia teraz. Idziemy chyba na pizzę jakąś, co? Nie, zostań. Zostań lepiej, bo... A trzeba ich pilnować. Bo wybiją szybę jeszcze, nie? To racja. Od czego zaczynamy, Stio? Przesłuchać wszystkie piosenki kamerzysty. No. No od pierwszej piosenki. Czy ja mogę przejść do przodu, czy nie za bardzo? No możesz iść do przodu. Dobra, to my w takim razie zaczynamy słuchać. Kamerzysta? No? My teraz będziemy słuchać tych wszystkich piosenek, także nie nagrywaj tego, bo to i tak nudne, nie? No ja wiem, no ale ja muszę być przy was. No tak, no to bądź, już zaczynam słuchać, okej? O. Dobra, ja wyłączam, bo to trochę potrwa. No trochę tego, żeśmy zrobili, co? Tych piosenek. Jakieś 23 minuty mają, łącznie. 26. No to zrób cięcie, może kamerzysta, a my... No robię cięcie. Już? Co, ej! Ty już skończyli. Tak. Chyba tak. Skończyli? Skończyli chyba, no. Skończyliśmy. Boże, ile to trwało. Macie następne zadanie? Tak. Kurde, robimy. Panowie, jest gorąco, serio, to jest niebezpieczne, rozumiecie? No przestań pukać, bo rozbijesz szybę. Wyślij mi coś, powiedz, bo rozbiję szybę. Powiedz. Czemu pukasz? Steward, nie pukaj. Nie pukaj, bo zaraz będziemy inaczej rozmawiać. Wykonujcie zadania. Jakie masz kolejne? Napisać 100 razy na kartce kamerzysty jest najlepsze, ja jestem petem. O tak, pisz, szybciutko. Gorący jest. To też chyba nie ma co tego nagrywać, nie? Kamerzysta jest najlepszy, a Stew co? Co tam macie napisać? Jest petem. Kamerzysta jest petem? Piszesz? No piszę, kurde, Stew jest najlepszy, a kamerzysta jest petem. Pa, jeszcze na ręce pisze, boże, przecież to będzie 100 lat robił, ale męczarnie im zrobiliśmy, Jezu. A tam gorąco muszą mieć, co? No strasznie, ja chwilę jechałem i się pociłem, dopiero siedzieć tam na tym słońcu. Ja pierdzielę. Czemu drukowany mi pisze? Nie umie inaczej? No, trochę mu to zajmie, nie? Dobra, zrobiłem! Dobrze, dobrze, pisz, jeszcze 99 razy. Co on napisał? Źle! To je... Źle napisał, no to już skreś. Jak to skreś? A nie napisaliście, w jakiej kolejności mają być słowa? Jak nie napisaliśmy? Tam jest napisane. No, jest napisane, jakie słowa mają się pojawić. Ale po kolei to jest zdanie, to nie są słowa, to jest zdanie. Patrz to. O, masakra. A cały mokry jesteś, bez kitu. Nie no, przysięgam, patrz jak to kartka zmokła. Patrz, naprawdę, żebyście byli świadomi, zamknięty samochód jest kurde niebezpieczny i gorący. Podoba wam się w tym aucie, że nie chcecie wychodzić? Spokojnie, ja jeszcze żyję. Kamerzysta jest... O i widzisz, umie lepiej pisać, kamerzysta jest najlepszy, a Stew to bet. Pisze ładnie. I ładnie jest. No to poczekamy sobie jeszcze troszkę. Widzicie, mam nowy worek, podoba wam się? Podoba ci się, ochraniasz mój nowy worek? Pokaż. Uuu, elegancki woraz. W zasadzie to go wyprałem w waniszu, nie? Tak, a nie w perwolu? Nie, wanisz. Wanisz. Masz drugi długopis? Nie mam drugiego długopisu, stary, chyba patrz, że zostawimy. Mam. Też mam pisać? Patrz to, pokażę wam trik. Bez kitu. A kto to w ogóle wymyślał, że kamerzysta jest najlepszy, a Stew to pet? Ja.
Aha. A co? No nic, bo potem będę się dobrze sapać. Patrz to, patent. O, teraz idzie szybko. Patrz, oni na cheatach lecą. Zoba. Pa, dwoma długopisami pisze. Ale przecież daliście dwa, tak? Cwaniak za dychę, co? No. Czyli ale... chodzi na to, że 50 razy będzie musiał napisać. To i tak nie tak źle, co? Dobrze, niech się tam pocą. O, już krople potu na kartkę. Dobrze, super. I już 20 razy. Jeszcze troszkę. I jak tam idzie? Kończycie już? Tak. Pisze. Boże, ile on tych kartek już zapisał. Ty, ale powiem ci, no, że to jest niezły patent, tylko że tam chyba praktycznie nic nie widać, co oni napisali, no ale dobra, już nie będę. No tak dobra, ale, ale już to z 10 minut pisze, co? Jak nie więcej. Nie więcej, z 15. No. Dobra, macie! No. Za cwaniactwo bym nie zaliczył. No ja też, ale dobra, już zlitujmy się nad nimi, bo... w sumie my cierpimy tylko. No, szkoda naszego czasu. Tak, dokładnie. No pięknie. O, kurczę, że auto otworzyłem przez przypadek. Za mnie szybko. Co jest? Trzymajcie to! Już. Otworzyli! Masz otwarte? Nie, otworzyli. To twoje? A twoje? Moje nie, moje są zamknięte. Masz! Dobrze, szukajcie następnych zadań. Dobra, co było następne? Mamy jakieś następne? A gdzie one są? No w drzwiach może poszukajcie. W drzwiach? Masz coś? Ja mam coś. Ja mam, słyszysz? Mam coś! Ej, jest tu coś! Jest to było na tej chusteczce. Oooo! Zjeść ser z Biedronki. Dla kogo to? Ej, ja widziałem ser, to dla ciebie. Gdzie dałeś ten? Tam wam zostawiliśmy ten ser, z tyłu. Widzę, był z kartkami. O Jezu, jest taki ciepły. No. O tak. O, Gołda, będzie jedzona. 7.8.2018, pozdro. Ile tego? Ej, od kiedy ten ser jest? Od kiedy ten ser jest? A ser nie może, ser się psuje czy nie? Kupiłem go 2 tygodnie temu. Ale do 2018 jest termin. A mamy 2019. Kurde, on się roztapia. No patrz, jest. Jak oni nie będą nagrywali. On jest zielony, on ma zielone kawałki jakieś. Tak się cieszy. Maruś, o, smacznego. Fuj, tu ma jakaś pleść. On ma pleść, ten ser. No pleśń, no. Tiu, słyszysz? No. Zjesz co ciebie? Co? Zjesz co siebie? Nie nagrywa teraz. On to je, zjadł! Oszukuje tutaj! Zjadł! Ale niedobre, ale niedobre! Nie. Jakie niedobre? Nic tam nie ma z tyłu, zjadł! No nie widzicie stąd, serio! Zjadłem! No zjadł, no! Tiu, w twoim interesie jest, słyszysz, Tiu? No? W twoim interesie jest, żeby on nie oszukiwał, bo wtedy sam tu też nie wyjdziesz. Kas mu to zjeść! Musisz to zjeść, Mary. Tego nie będę jadł, na pewno. No ten musisz zjeść. On musi zjeść ten, czy może nowy? Nowy być? No, jedz. O tak, zobacz jaki je, Maruś. Połknąć musisz, pokaż połyka. Uły. Ma to zjeść. Ta. Jedz. Uły. O tak, pyszny serek z 2018. Nagrywaj go, bo ma to zjeść. Jeżeli nie zje, to nie wyjdziecie. Co to jest? Ej, ja mam zadanie dla siebie też. No, połykaj. Ja pierdzielę, jak jest gorąco. Jest tak gorąco, że... Nawet nie da się czuć. Ojej. Jakie tam następne wlosowali? Zjadłeś? Mhm. O. Jakie macie następne? Weź trzymaj, bo ja mam teraz zadanie. O nie. Rzucić posta na społeczność. Kamerzysta jest najlepszy. O tak. Rzucaj, Marek. Masz szczęście, że nie mam... A to jest dla mnie. A to ty masz rzucać. Dobra, to wrzucaj. No to wrzucaj. Ja nie mam dostępu do tego. Kamerzysta... O, napisz tak. Kamerzysta jest najlepszy i robi najlepszą muzykę. Nie, robię to, co jest na kartce. No właśnie. No. Odejmę ci jedno zadanie, jak tak zrobisz. Warto. Napisz. A dwa? Nie, jedno. To jedno dla mnie. Odejmiesz. Jedno odejmę Stu, jak to zrobi. Jak nie zrobi, no to masz wtedy więcej zadań. Możesz wtedy zrezygnować z jednego zadania. No to ja nie chcę zrezygnować z zadania. No dobra, no to pisz tak jak jest. Serio? No ja myślę, że no, takie słabe są na razie te zadania, więc myślę, ale że jak się trafi problem. Takie złe, to będziesz musiał wyrzucić wszystkie, a tak to masz. No kolor, dobra, no dobra. To na pewno, tak? No. Dobra, dodaję. Pokaż. Pokazuję. Pokaż, tutaj. O, dodało się samo. O, odśwież, czy dochodzą lajki? Musisz odświeżyć, jak nie będzie lajków, to znaczy, że oszukujesz. O, nie, masz pokazać. Nie ma tu oszustwa żadnego. Dobra, jest. Jeden komentarz. No dobra. Okej, zostaw. Ma to zostać. Aż wyjdę. Dobra. Aż wyjdę. O, już jest. Nie, już. Masz jest. Kolejne wyzwanie, słyszysz? Dawaj, robimy szybko te wyzwania, bo kurde jest tak gorąco, że ja nie wytrzymam tutaj. Stary, zempleję zaraz. Pa. Jest woda? Co tam, chłopaki, ciepło? Zajebać liścia Kruszwilowi, dobra. Zajebać liścia Kruszwilowi! Czekaj, ja tu muszę nagrać. Lekko. Mocno. Mocnego strzała walmu. Patrzcie to, patrzcie raz, rok Kruszwil skruszył się ten. No dobra. Tako? Nie, tak. Z otwartej normalnie.
Musi być mocno. Już? No. No. Oddam. Podoba mi się to przeprowadzenie. Dobra, jesteście idiotami, jesteś debilem kamerzysta, zabijecie za to. Dobra, przestań się mazać, Marek. Szukaj. Skąd ty wziąłeś te wyzwania, idioto? Gdzie są jeszcze? Mów, gdzie są jeszcze? Ja chcę stąd wyjść już. Już mam dosyć. Dosyć mam. Ej! Marek! Co robisz? Co robisz? Mam już dosyć co tego. Co robisz? Mądry jesteś? Mam dosyć co tego. Co robisz? Siedź tam. Gdzie są te wyzwania? Zamknij ryj. Wykonuj zadania. Zamknij. Znalazłem wyzwanie. Co to jest? Przelizać się z Krużwilem. Przelizać się z Krużwilem. Ty chory jesteś. Mogę napisać. Kurde, czemu to nie działa? Jakie masz? Przelizać się z Krużwilem? Mogłem kurde ten. Mogłem dać te piosenki najlepsze. To weź wpisz te piosenki jeszcze. Nie, nie, już jest za późno. Już jest za późno. Buziaczka w czułko. Masz buziaka w czułko mu dać. Tak. Buziaczka w czułko. Buzi... Kurde, serio, ja nie jestem gejem. Spocone. No. Nie, ja to... KXS. Dobra, wypuśćcie mnie, stop! Weź go tam szybko tam z drugiej strony, bo zaraz wybiję. Wypuść mnie, słyszysz? Co robisz? Co robisz? Nie! Zadania! Wykonujcie, to was wypuścimy! Nie ma zadań tutaj! Tu jest coś! Ale masz najpierw to wypełnić. Nie oszukuj! Co to jest za wyzwanie? Cały go w te czoło! Buzi w czułko! To co robimy? To jest chore, Stiuk, to jest chore. No nie wiem, to sakra naprawdę... Z języczkiem minus jedno zadanie. Już wolę robić kolejne zadania. No to w czułko. Dobra, dawaj! Swajkuj, swajkuj, swajkuj. Nie, nie ma. Co to było? Udawał, że udawał. Zrobiłem to! Nie było. Debilu, nie umiesz grać. Posta- buzi w czułko. Buzi. Buzi w czułko. No zrobiłem. Nie. Całuj. Dawaj, czekamy. Dawaj. Nie, nie, nie. Nie, bez ręki. Bez ręki. Nie. Bez ręki. Nie. Dobra, robimy kolejne. No nie, 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 nie. Robimy to zadanie. Tak. Po co przedłużasz? No zrobił. Już. Nie liczy się. Sorry, ja nie wytrzymam w tym samochodzie. No ja też nie wytrzymam. O! Pocałuj go w te czoło. Całuj. Butelką? Nie, nie, ej, ej, patrz co on robi. Zostaw, no. On zaraz wybije to. Tio, bo będzie problem, będziesz w piwnicy dzisiaj spać. Masakra, jesteście chorzy psychicznie. Trzeba się dzielić miłością w życiu i przyjaźnią, kurde. Dawaj, dawaj. Przyjaciele, normalnie. Tak. Nie, 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 nie. Normalnie buzi. Idioci. Debile, po prostu debile z was. Nie, nie. Nie! Było! Tak, pięknie! Spocone czoło! O tak, o tak! Podobało się? Soczysty buzior! Podobało się? Jesteście chorzy, dobra, może? To jest następne. A podobało mi się. Podobało się. Następne. Życzyć posta na społeczność, kamerzysta jest królem. Na Krużwila. Ty, jakie promo, nie? No. Kamerzysta. Wykorzystał to tylko, żeby promować swoje piosenki, kurde. Lorda nie ma. A pojechał. Na wycieczkę. Nie, nie ma lorda. To jest kamerzysta. No nie pukaj. Pani ci nie pomoże. Pani woli kamerzystę. Pani woli kamerzystę, słyszysz? Dobra, jest ten post. Kamerzysta jest królem. No faktycznie jest. O, ja to widać. Stawiłem. Kamerzysta. Otwierz. Otworzył? Zamknięte. Co jest, kurde? Nie. Zobacz, jest post. Okej? Ej, zamykaj, ej! Ej, zamykaj! Twoja strona, twoja strona! Dawaj, dawaj! Powrotem do samochodu! Ej, bierz go, bierz go. Mamy ich. Czekaj, ja go muszę wziąć tak. Ale cwaniaki. Udało mi się, no. Wszystkie zrobiłem prawie. No już, już się uspokójcie. Głupie filmy jakieś wymyślacie, ja i tak wszystkie zrobiłem. Nie, jeszcze jest dużo zada. Bo ci złamię tą rękę, uważaj! Złamię ci rękę! A! Otworzę cię. Sadzaj, sadzaj go. Siadaj! I grzecznie tutaj siedzimy. Zamknij te drzwi! Co to się zepsuło? Coś się zepsuło. O, jest, dobra, działa. Będzie. Dobra, już. Dawaj. Nie działa. Działa. Nie działa. Nie działa, nie działa. Ej, jakieś dzieci idą w ogóle i nagrywają. Gdzie? Tam, za tym. Gdzie nagrywają? Tam. Gdzie? Goń go!
Ty, a po co ty w ogóle ich szukamy teraz tak właściwie? No znajdźmy ich. Nie wiem, po co? No, znajdźmy ich. Już nagraliśmy film. No. No dobra, nagraliśmy, ale no trzeba ich znaleźć. Muszę się zemścić na nim, no. Ale wisi mi pięć koła zaległe. Pięć koła? No to pięć koła mi jeszcze wisi, tak mnie wkurzył. Ja mu rozwalę łeb, no nie? Marek! Wyłaź! Co teraz? Pa. Co na kurczę? Chowaj się. Idziemy? Idź. No, bo to przesada, on był moim kolegą, a nie płaci mi. Ale to w ogóle ci nie zapłacił? No nie no, jakieś tam ochłapy rzucił, no nie, ale no pięć koła jeszcze mi wisi. Ale nawet na waciki nie starczyło, nie? No na waciki to... Ale to rozwaliłbyś mu łeb? No ze względu na starą... Dla ciebie. Chcesz? Nie, dzięki. Zobacz, ale przydać się na Mareczkę. Tak? No weź. To weź. Jak go znajdziesz, to mu rozwalisz łeb, a ja to wezmę. Wiesz, no on był moim kolegą, no nie? Ale po prostu chodzi o to, że wkurzył mnie. Marek! Dobra, kurde. Idzie. Kurde, gonić kogoś za to, że nie daliśmy się zamknąć w samochodzie. Zrobiliśmy wszystkie zadania, mi się wydaje. Ty tu, dawaj to, daj, szybko. Ale szofer chyba zdenerwowany jest, co? No. Zdenerwowany jest, chyba. Zdenerwowałem się, no. Ale ty byś się nie zdenerwował, jakby ci nie płacił. No. Jakbyś robił płytę z kamerzystą i nie dostał ani grosza. Też się zdenerwowałem, zobacz, tu jeszcze kiedyś namiot mu rozłożyłem, a on wyrzucił, nie? No, tak. Nie, to przesada, no. Kurde. Gdzie idziemy, w prawo czy w lewo? Myślę, że tam gdzieś poszli, w lewo poszli, myślisz? No tak. Ja bym poszedł. Gdzieś czuję tego śmierdziela, mago. Marek! Ale gdzie? Patrz. Nie ma szans. Dawaj. Nie ma szans, tu nas nie znajdą. Nie ma opcji. Co, jak myślisz, ile będziemy musieli tak czekać? Nie wiem. Ała! Ale debile, co? Gonią nas po całym lesie za to, że uciekliśmy z samochodu. Ale zrobiliśmy te zadania. No bo tak, zrobiliśmy. Nie wiem, ile tych zadań było, ale chyba wszystkie zrobiliśmy. No 10. Wiesz, że ten, gdyby nie to, że ochroniarz też tą akcję wymyślił, to by tego nie było. Bo ochroniarz by nas obronił. Masakra. O, że przyjdźcie się ludzie. Dobra, to poczekamy sobie z 20 minut. No czekamy. I lecimy, nie? Powrócimy do domu po prostu. Tak. I znudzi mi się za 20 minut. Ma na 100%, no ile można? Chodź tu! Myślę, gdzieś tam. Oddawaj ciało! Którego mu rozwalić łeb? Nie wiem, zobaczymy. No, jeszcze mamy trochę, zobacz. Trasy przed sobą, to po co to nagrywać wszystko? No, do nocy będziemy ich szukać. A kija to nie potrzebuję. Bez kija mu rozwalisz? Gołe pięści.